Dzień dobry. Mam to teraz powiedzieć? Skąd wiadomo, że Polacy nie byli jeszcze w kosmosie, bo wielki wóz jeszcze tam jest. Mówi się, że w Polsce kradnie się samochody, ale ja tak nie uważam. Byłam już raz w Polsce i uważam, że Polacy to bardzo gościnny naród. Macie pyszne jedzenie. I chętnie zaglądacie do kieliszka. Wszyscy noszą futra i dużo gotują. Rosół albo zupę. Wódka. Zdanie Niemców o Polakach jest jasne. Już od rana zaczynają pić i są w tym naprawdę dobrzy. Biedny kraj, mało pieniędzy i odstrzelone kobiety. To właśnie myślą Niemcy o Polakach. A co pani sądzi? Co ja sądzę? Większość się zgadza. Byłam na festiwalu w Polsce i było fajnie. Kiedy myślę o Polsce, przychodzi mi na myśl na przykład Solidarność. Papież Jan Paweł II. Co jeszcze? Wódka. Na imprezę albo w weekend. To będzie teraz kłopotliwe. Chopin pochodzi właściwie z Polski i ten pan ze Stoczni Gdańskiej, Solidarności. Z Polską kojarzą mi się plaże. Moja babcia opowiada zawsze o piaszczystych plażach nad Bałtykiem, o wiele ładniejszych od naszych. W mojej młodości pokutowało przekonanie, że Polacy to ci, którzy ciągle mają do nas pretensje. Ale teraz dzięki kolegom z pracy mamy bardzo dobre doświadczenia. Polacy są pracowici, bardzo dokładni, właściwie bardzo podobni do Niemców. Ja też mam polskich kolegów i dobrze się z nimi dogaduję. Mogę więc tylko potwierdzić pozytywną opinię o nich.